2018 rok to ważny rok, to ważna data, to czas, w którym będziemy celebrować i pamiętać o tym, jak długą drogę do wolności przeszła Rzeczpospolita Polska. To rok pięknych obchodów, w których mam taką głęboką nadzieję, poczujemy dumę z tego, że jesteśmy Polakami, dumę z naszej historii, ale także dumę z naszych osiągnięć sportowych, które na przestrzeni wielu lat były udziałem naszych biało-czerwonych reprezentantów. To oni, to państwo zdobywaliście dla nas przez lata medale, dostarczaliście nas ogromnej ilości emocji, wzruszeń, dbając o to, aby biało-czerwona powiewała na maszcie i abyśmy jak najczęściej słuchali Mazurka Dąbrowskiego. Ten rok to także rok wielu ważnych imprez międzynarodowych, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. W wielu konkurencjach, w wielu dyscyplinach jestem głęboko przekonany, że to będzie dobry rok także pod kątem sukcesów sportowych, że nasi sportowcy dostarczą nam medali i ogromnej ilości wzruszeń. Ale to jest też dobry czas na refleksję, nad zastanowieniem się nad kierunkami, w jakich podąża, w jakich powinien podążać polski sport. Mam takie głębokie przeświadczenie i poczucie wewnętrznej satysfakcji, że przez ostatnie dwa lata wiele się dokonało. Wiele się dokonało w obrębie wszystkich tych zadań, zarówno w zakresie sportu dzieci i młodzieży, sportu powszechnego, a także sportu wyczynowego i sportu osób z niepełnosprawnościami. Że zarówno nakłady finansowe, jak i ten szereg programów, projektów, które są realizowane przez resort sportu i turystyki, przez naszych partnerów, przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, poprzez wiele organizacji, stowarzyszeń i związków, będą przynosiły efekty, będą przynosiły rezultaty w postaci sukcesów, w postaci jak największej ilości młodych osób, które garnąć będą się do sportu. Bo sport dzieci i młodzieży to jest absolutny priorytet. To jest to zadanie, wzmacnianie tego sportu w kontekście mowy o sukcesach sportowych. To także działania w wymiarze legislacyjnym, to także dbałość o transparentność, o czystość w sporcie, w tych wszystkich aspektach, o których mówimy, zarówno w sporcie rozumianym sensu stricte, czyli walka z dopingiem, ale także to, co jest niezwykle istotne, to etyka i standardy. Myślę, że to jest też dobry moment, żebyśmy jako ludzie sportu, ludzie zarządzający sportem w wielu obszarach zadali sobie takie wewnętrzne pytanie o misyjność sportu, o naszą rolę i co chcemy osiągnąć poprzez obecność w sporcie i czy poprzez swoją postawę. Bo sport to jest piękna idea olimpijska, to sport to jest wychowawca dzieci i młodzieży, sport kształtuje, buduje. I czy my, jako osoby zarządzające tym sportem, odpowiadamy na tę misję? Działacz sportowy to ten, który służy. Działacz sportowy to ten, którego zadaniem jest dbałość o to, aby sportowiec, aby trener mieli komfort przygotowań i aby mieli wszystko to, aby zdobywać sukcesy sportowe. I pytanie, jak my, ludzie sportu, rozumiemy swoją rolę w obrębie właśnie tej działalności? Czy służymy? Czy budujemy? Czy burzymy? Czy wzmacniamy? Czy osłabiamy? Czy wychowujemy? Czy deprawujemy? To jest niezwykle istotne, bo te wartości, ta odpowiedzialność, która spoczywa na nas, ludziach sportu, wychowywania młodych ludzi, przyciągania ich do sportu, to jest niezwykle istotne, aby ten sport nabrał blasku. I to jest zadanie, które ciąży przed nami wszystkimi na najbliższy czas. Kiedy jakiś czas temu miałem okazję i przyjemność rozmawiać i wizytować w Lozannie, w siedzibie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to rozmawialiśmy z Tomasem Bachem, szefem MKOL-u, że sport w tym wymiarze globalnym to jest taka jedyna dziedzina, która nam jeszcze została, która jest w stanie łączyć, która jest w stanie budować, która jest w stanie gasić konflikty i wzmacniać poczucie wspólnoty narodowej. Wspólnoty ponad narodami i tej wspólnoty narodowej. I to tym bardziej wielka odpowiedzialność, która ciąży na nas, ludziach sportu. Żebyśmy byli autorytetami, żebyśmy byli tymi, którzy budują, biorąc pod uwagę piękno idei olimpijskiej. I chciałbym wszystkim tym, którzy tę misję realizują, szczególnie tym działaczom, którzy realizują ją kochając sport i w taki sposób widząc swoją rolę w tym sporcie, chciałbym za to serdecznie podziękować, bo bez waszej służby, bez waszego zaangażowania nie byłoby sukcesów naszych biało-czerwonych reprezentantów. Niech ten rok 2018
będzie czasem refleksji, czasem sukcesów, ale także takim czasem pozytywnych zmian w tych obszarach, o których mówiłem, w obszarze zarządczym, w obszarze walki o czysty, piękny sport. Niech idea olimpijska buduje, niech idea olimpijska nam wszystkim służy i cieszmy się jak największą ilością sukcesów. Niech biało-czerwona jak najczęściej powiewa na maszcie, a niech Mazurek Dąbrowskiego wywołuje emocje i wzruszenie u każdego z nas. I chciałbym na koniec bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi, panu Andrzejowi Dudzie za obecność, za to, że czujemy jego wsparcie, że kocha sport i że jest tutaj z nami, udowadniając, jak wielką rolę sport odgrywa w życiu społecznym, w życiu naszego kraju, w życiu Polski. Dziękuję bardzo.